Robert James Fischer, a dla rodziny, przyjaciół oraz szachowych entuzjastów na całym świecie po prostu Bobby Fischer. Urodził się 9 marca 1943 roku w Chicago, a wychowywał się później także na Brooklynie w Nowym Jorku. Swój genialny, analityczny umysł prawdopodobnie odziedziczył po rodzicach. Matka, Regina Fischer, mająca zresztą polskie korzenie, posługiwała się płynnie wieloma językami. Była nauczycielką, lingwistką, miała olbrzymią wiedzę medyczną i była nawet podejrzewana przez FBI o bycie szpiegiem na terenie USA. Ojcem Bobiego nie był wpisany w jego metryce urodzenia Hans Gerhard Fischer, lecz jak się później okazało, Paul Nemeny, węgierski fizyk i matematyk. Bobby od dziecka wykazywał cechy samotnego, introwertycznego geniusza. Nie potrafił znaleźć swojego miejsca w świecie. Nie odnajdywał się wśród rówieśników, nie miał ochoty przestrzegać społecznych konwenansów. Jak sam wspomina, w wieku 6 lat poznaje grę w szachy. Skomplikowany system logicznych zależności, zimna gra strategii i taktyki, wojna umysłów na planszy. To wszystko niezwykle wciąga i stymuluje jego analityczny umysł. Mały Bobby całe dnie spędza z szachami. Je z nimi. Kąpie się, zasypia, budzi się w ich towarzystwie. Jak sam mówi, już po roku, w wieku 7 lat, chciał zostać mistrzem. Mama Bobiego, Regina, była bardzo zaniepokojona zachowaniem chłopca. Do tego stopnia, że konsultowała zachowanie syna, małego brzdąca przecież, z psychologiem. Dlaczego on nie bawi się z rówieśnikami? Dlaczego całe dnie on tylko gra w szachy i to sam ze sobą? Robi tylko to i nic innego go nie interesuje. Anegdota głosi, że psycholog miał odpowiedzieć: proszę pani, istnieją na świecie gorsze uzależnienia i większe problemy niż szachy. Czas mijał, a Bobby rozwijał swoje szachowe umiejętności. Z czasem jego niezwykły talent został zauważony. Bobby otrzymał szachowy trening, rozpoczął też grę w nowojorskich klubach szachowych, dzięki czemu wyszedł do ludzi. Siła jego gry była jak zimny, bezlitosny sztylet z lodu. Zabójcze kombinacje, niezwykle kreatywne używanie wszystkich figur. W wieku 13 lat Bobby zagrał oficjalną partię, która wstrząsnęła już całym szachowym światem. Październik 1956 roku. 13-latek siedzi naprzeciwko Donalda Byrna, międzynarodowego mistrza szachowego, cenionego amerykańskiego zawodowego szachisty. Bobby gra czarnymi. W takiej partii, w tym wieku i z tym właśnie przeciwnikiem, ten nieszablonowo myślący geniusz, szachowy sawant, poświęca hetmana, królową, najcenniejszą figurę na planszy. Lecz już po kilku ruchach okazuje się, że za sprawą tego poświęcenia, 13-letni Bobby jest w stanie wyprowadzić zabójczy, skoordynowany atak wszystkimi swoimi pozostałymi figurami. Pozostawiona biała królowa wobec tego ataku jest totalnie bezsilna. Partia kończy się zabójczą serią ataków ze strony wielu figur, a każdy ruch białego króla jest wymuszony. Za każdym razem pozostaje mu tylko jedno jedyne pole do ucieczki. Zgromadzeni tam ludzie mogli tylko na chwilę zamilknąć. Zachwycić się niespotykanym pięknem tego, co wykreował młody umysł Fischera. Zagrać coś takiego mając 13 lat. Świat się zatrzymał, świat był w szoku. Nikt nie widział czegoś takiego nigdy przedtem. Zapis tych ruchów do dziś jest znany jako Game of the Century. A mając lat 14, Bobby był już szachowym mistrzem Stanów Zjednoczonych. W krajowych mistrzostwach popisał się później jeszcze wyjątkowym wyczynem, którego nikt po nim już nigdy nie powtórzył. W finałach US Championship 1963-64 wygrał wszystkie 11 gier. 11-0, taki osiągnął wynik w finałach. Żadnego remisu, żadnej porażki i to na tym poziomie rywalizacji. Po prostu szachowy berserker. Bobby staje się więc wkrótce jako młody facet wręcz telewizyjnym celebrytą. Udziela wielu wywiadów, trenuje fizycznie, dba też o siłę swojej gry. Przystojny mistrz, analityczny, genialny umysł, a jednocześnie przecież zwykły chłopak z Brooklynu. Nic dziwnego, że wszyscy w Stanach chcieli, aby Bobby zmierzył się na Mistrzostwach Świata z Rosjanami. To najmocniejsi wówczas szachiści na świecie. Niejednokrotnie tak układali oni drabinki międzynarodowych rozgrywek, aby jak najmocniej zaszkodzić Fischerowi. Pamiętajmy, że były to przecież czasy zimnej wojny, stąd tytuł szachowego mistrza świata miał dla Rosjan wymiar mocno prestiżowy. To przecież socjalistyczna machina produkuje najlepszych specjalistów na świecie. To nie była więc tylko wojna figur, to był pojedynek na styl życia. To samotny geniusz z Nowego Jorku stawiający wyzwanie ruskiej machinie produkującej grandmasterów. Olbrzymie nakłady finansowe w Rosji, sztaby szkoleniowe, matematyczna solidność Rosjan kontra frywolny, finezyjny, ale i czasem chimeryczny geniusz Bobiego Fischera. To miała być przepiękna seria pojedynków o Mistrzostwo Świata, którą miał oglądać cały świat. Szachowy mecz stulecia. Rok 1972. Miejsce? Neutralna ziemia, Reykjavik w Islandii. Obrońca tytułu, Rosjanin Borys Spassky, wspierany całym analitycznym sztabem Rosjan.
i pretendent samotny geniusz Bobby Fischer. Same ustalenia szczegółów rozegrania partii ciągną się w nieskończoność. A to ma być szachowy mecz o Mistrzostwo Świata, czyli 24 partie, gdzie każda z nich może trwać nawet i 4-5 godzin. Cały mecz może więc rozegrać się na przestrzeni aż 2 miesięcy. Najpierw pojawiają się żądania finansowe ze strony Bobby'ego Fischera. Takich pieniędzy do tej pory w szachach nie było. Ale takiego zainteresowania ludzi tym sportem także. Pojawiają się więc środki z transmisji telewizyjnych, a nawet pewien milioner dokłada brakującą sumę, aby mecz mógł się odbyć. Cuda na kiju. I gdy wydaje się, że wszystko jest już wreszcie dopięte, to rodząca się w umyśle Bobby'ego paranoja daje się we znaki organizatorom. Sprawdzane i zmieniane są figury, fotele, oświetlenie, stół, kamery. Czy nie ma tu szkodliwego promieniowania, przeciągu, irytujących dźwięków? Czy nie ma prób wygrania nieczysto? Rozpętuje się prawdziwy prasowy shitstorm. Pojawiają się zarzuty wobec Bobby'ego, że może boi się stanąć naprzeciwko Spaskiego. Albo że to czepianie się przeróżnych detali, te zagrywki negocjacyjne, to tylko próba obrażenia albo przynajmniej wytrącenia psychologicznego Borysa Spaskiego z jego strefy komfortu. Fischer odpowiada krótko. Ja tam nie wierzę w psychologię, wierzę w dobre ruchy. Impas trwa. Wiele dyskusji, negocjacji, zabiegów także ze strony obu rządów. Ten mecz miał jednak dojść do skutku. Wszyscy po prostu już nie mogli się doczekać. Ustalono w końcu warunki, ustalono datę, rozpoczyna się transmisja telewizyjna pierwszej partii. Telewidzowie spoglądają na samotnego Borysa Spaskiego, siedzącego przy szachowym stole, a Bobby'ego nie ma na sali. Grobowa cisza. Spaski z nudów i nerwów zaczyna przechadzać się po audytorium. Mijają minuty. I nagle do sali wchodzi energicznym krokiem Bobby Fischer, przepraszam mówiąc, to tylko korki na mieście. Panowie podają sobie ręce i rozpoczyna się pierwsza partia. Bobby gra czarnymi. Ciężko też odczytać na twarzy Spaskiego, czy pojawienie się Fischera spowodowało u niego znaczną ulgę, czy może raczej go zmartwiło. Partia trwa. Jednak od początku Fischer przygląda się kamerom umieszczonym w audytorium, po czym wprost podchodzi do Lothara Schmidta, sędziego, i mówi wprost: nie mogę grać w takim miejscu. Dźwięki działających kamer są nie do zniesienia. A Borys Spaski, niewzruszony dżentelmen, sportowiec, robi swoje. Partia trwa. Po 28 ruchach osiągnięta pozycja wydaje się być totalnie remisowa. Większość figur wymieniono, zostało im po gońcu i kilku pionach. Wygląda na to, że panowie zapewne zgodzą się na remis. I wtedy Bobby zagrywa dziwny ruch. Bije co prawda wrogiego piona, ale wskutek tego jego goniec zostaje uwięziony. Zły ruch. Nie wiadomo, czy to pomyłka, czy może objaw faktycznie męczącej pracy tych kamer. A może to niezgoda na remis i próba zagrania czegoś nieszablonowego, absolutnie genialnego. Jakaś ukryta kombinacja o niesamowitej głębi. W końcu to gra Bobby Fischer, zobaczymy co się stanie. Widzowie na całym świecie siedzą na krawędzi foteli. Ale okazuje się, że to był zwykły błąd, a solidny Spaski wygrywa pierwszą partię. 1-0 dla Rosjanina. Partia druga i Bobby Fischer nie pojawia się na sali. Twierdzi, że w umowie zapewniono go, że w audytorium będzie panowała cisza. A kamery pracują za głośno. Nie wiadomo, czy to rodząca się w umyśle Fischera paranoja, która w późniejszych latach dała o sobie znać, czy może to autentyczne schorzenie Bobby'ego nazywane hiperakuzją, tak zwana przeczulica słuchowa. Sędzia pojedynku, wspomniany Lothar Schmidt, kiedy Bobby jest nieobecny, ma obowiązek nacisnąć jego przycisk zegara. Tak też się dzieje, a walkover zmienia wynik rywalizacji już na 2-0 dla Spaskiego. W partii 24 pojedynków wystarczyło Spaskiemu uzyskać 12 punktów, aby obronić tytuł, a miał już całe 2. Bobby jako pretendent potrzebował 12,5 punkta. Lothar Schmidt miał powiedzieć następnego dnia: obudziłem się dziś ze łzami w oczach. Nie wiem, czy naciskając przycisk zegara Bobby'ego nie zniszczyłem właśnie prawdziwego geniusza, lecz przepisy były jasne, musiałem to zrobić. Nerwy i negocjacje przed trzecią partią trwają. Atmosfera jest niesamowicie gęsta. Stres udziela się wszystkim. Koniec końców przeniesiono cały mecz z audytorium do małej bocznej sali, gdzie normalnie grano w ping-ponga. Interweniowali też oficjalowie obu rządów. Borys Spaski otrzymał sugestię, aby opuścić Islandię i nie zgadzać się na zmianę lokalizacji w ostatniej chwili, gdyż taka zmiana miejsca na ostatni moment to absolutny precedens i absurd. Spaski, prawdziwy sportowiec i dżentelmen, odmówił grzecznie swojemu rządowi, pozwalając na rozegranie partii w małej sali, na rozstawienie kamer tak, aby ustał ich dźwięk przy stole szachowym, co można było przecież zmierzyć. Chciał wygrać jak facet, jak mistrz, chciał wygrać na planszy. Rozpoczyna się więc partia trzecia. Czy Bobby w ogóle jest w stanie wygrać z Borysem Spaskim?
Póki co mamy wynik 2-0 dla Rosjanina. No i wszyscy pamiętamy pomyłkę z partii pierwszej. W małej salce panuje absolutna cisza. Podobno Bobby już od wejścia zgłaszał różne pretensje. Borys odpowiedział więc grzecznie: zgodziłem się na tak wiele. Jeśli nie gramy dzisiaj, to ja w takim razie wracam do Rosji, miara się przebrała. I to wtedy równie zestresowany Lothar Schmidt nie wytrzymał. Złapał obu zawodników za kołnierze ich koszul, dorosłych facetów, przytargał ich nieco do właściwych miejsc przy stole i usadził zdecydowanym ruchem i powiedział: panowie, gramy. I tak zaczęła się partia trzecia. Z paski gra białymi, Fischer czarnymi. I teraz oddaję głos Mariancello. Opowiedz nam proszę, co dokładnie wydarzyło się w partii trzeciej na szachownicy. Od opowieści przejdźmy teraz do realiów czysto szachowych, o których opowie nam tak pięknie i profesjonalnie znakomity, zaproszony do odcinka gość. Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Mariancello z tej strony, kłaniam się i zapraszam was na niesłychane widowisko, a konkretnie na partię numer 3 pochodzącą z meczu stulecia, szachowy mecz stulecia pomiędzy Borysem Spaskim a Robertem Jamesem Fischerem. Prawdziwa zimna wojna na szachownicy, moi drodzy. Rosja kontra Stany Zjednoczone, rok 1972, Reykjavik, a to partia numer 3. Zaczynamy. Borys Spaski rozpoczyna tę partię ruchem D4. Skoczek F6 to odpowiedź Fischera, oczywiście aby nie wpuścić piona na E4. Natomiast białe rozpychają się na skrzydle hetmańskim, grając C4, mamy E6 ze strony czarnego, skoczek F3 i C5. Mała niespodzianka, moi drodzy, obrona Benoni. Oczywiście bicie tutaj piona pomaga tylko w rozwoju dla czarnego, więc w tym wypadku nie bicie, tylko przepchanie na D5. W tym wypadku nastąpiły wymiany w centrum, E bije D5, C bije D5 i zostało zagrane D6. Nowoczesne Benoni maluje się na szachownicy, wariant, który nie był tutaj zbyt często grywany przez Fischera przeciwko Spaskiemu podczas tych rozgrywek. Skoczek C3 po prostu, rozwojowe posunięcie, G6. G6 oczywiście tutaj ten goniec byłby troszeczkę skrępowany, więc Fischer chce tego gońca przerzucić na tę tutaj długą przekątną. Skoczek w tym momencie D2. Oczywiście opcją było zagranie 4, chociaż tak naprawdę skoczek D2 jeszcze, żeby wzmocnić dodatkowo pchnięcie do centrum E4. Wiadomo, na te E4 będą ataki, napady, więc tego punktu należy bronić tutaj bardzo intensywnie. Skoczek BD7 ze strony czarnych, E4 pada teraz. Oczywiście tak mógł, tak chciał i tak zagrał Borys Spaski. Goniec G7, uzupełnianie luk, już czarne gotowe do krótkiej roszady. Tutaj mamy goniec E2 i krótkie roszady po obu stronach. Moi drodzy, wieża E8, wieża wchodzi bardzo aktywnie, już tam nacisk jest na linii E, nacisk jest na piona, więc jak widzicie, już zawczasu Borys Spaski wszystko tutaj swoimi skoczkami pobronił. Hetman C2, w tych strukturach bardzo użyteczny ruch, to w przyszłości łączy ze sobą wieżę, komunikacja wież jest bardzo ważna na pewnym etapie, w pewnej fazie gry. Hetman tutaj bardzo aktywnie patrzy na tej przekątnej, no i oczywiście jest dodatkowym protektorem punktu E4. Mamy, moi drodzy, w tym momencie nowinkę, no bo można było pomyśleć o ruchu skoczek B6, żeby uwolnić białopolowego gońca, można było pomyśleć o tym, aby tym skoczkiem zagrać tutaj do centrum na E5. Natomiast Fischer zaskakuje rywala, zaskakuje publiczność i zapewne i was, grając skoczek H5. Skoczek H5 to jest absolutna nowinka, Fischer chce tutaj troszeczkę pomieszać, zamieszać się w głowie dla swojego rywala. Zwróćmy uwagę na to, że nie ma hetmana na D1, więc ewentualne bicie skoczka, odbicie pionem i odbicie piona na H5 jest niemożliwe, dlatego też Fischer zapewne wybrał tę linię. Ale jest możliwość tutaj popsucia struktury pionowej przy królu, jak zapewne domyślacie się, te piony fajnie współpracują w tym momencie. Po ewentualnym biciu te piony nie wyglądają zbyt imponująco, otwiera się linia G. No ale może to wszystko jest ukartowane, może w tym szaleństwie jest metoda, nie wiadomo. Biały decyduje się to zabić, goniec bije H5, bo dlaczego by nie, G odbija H5, innego wyjścia nie ma i teraz mamy skoczek C4 ze strony białych. Napad jest na punkt D6. Jak bronić punktu D6? Oczywiście hetmanem można było gdzieś zagrać, natomiast prostszy ruch to skoczek E5. Propozycja wymiany skoczków, hetman już broni punktu D6. Został poprawiony skoczek, tutaj taki skromny, blokujący białopolowego gońca, a teraz prawdziwy bohater w centrum. Po biciu zapewne odbicie gońcem, czy też pionem tak naprawdę w grę wchodziło. Myślę, że bicie gońcem było jak najbardziej logiczną odpowiedzią. Byłoby, bo w tym wypadku Borys Spaski gra skoczek, moi drodzy, E3. Skoczek pełni tutaj rolę defensywną, stoi na straży, nic nie wpuszcza na te pola, czyli ogranicza, można powiedzieć, ekspansję białopolowego gońca czarnych.
No i w tym momencie, co byście zagrali? Czarne w tym miejscu gra Hetman H4. Cóż za wypad Hetmanem. Przy tym skoczku i tym Hetmanie mogą być groźby na króla. No, można powiedzieć, że wszystkie figury tutaj zostają powolutku przerzucane na skrzydło królewskie. Zazwyczaj w tego typu strukturach czarne strajkują, chciałem powiedzieć, czarne uderzają, czarne atakują poprzez skrzydło hetmańskie, gdzieś tutaj atakując, rozpychając się pionami, coraz to bliżej tutaj trzeciego rzędu. Natomiast w tym wypadku Fischer troszeczkę po swojemu, no, padła nowinka, tak, skoczek H5, więc wychodzi tutaj poza ramy. No i o to chodzi, trzeba tutaj mieszać. W tym wypadku po długim namyśle goniec D2 trzeba było przeliczyć uważnie, co się dzieje po skoczek F3, no bo skoczek F3 jest niebezpieczny na pierwszy rzut oka. Zwróćmy uwagę, jeżeli w tym momencie po goniec D2 nie doliczyłby czegoś i weszłby skoczek F3, no to czy są problemy? Okazuje się, że problemów nie ma, zapewne liczył długo Borys Spaski, no ale teraz oczywiście tego skoczka by trzeba było przyjąć, no nie wiem, goniec E5 narzucałoby się z jakąś groźbą matową, no jest tylko jedyny ruch, który od mata potrafi tutaj uchronić białego, wieża F E1, no ale to nie powstrzymuje czarnego, żeby potencjalnie tutaj zabić na H2, oczywiście król F1, no i ciężko kontynuować atak. Nie zapominajmy o tym, że no, figurę, jakby nie było, czarne oddały. Zaraz oczywiście król może schować się na E2 i będą problemy, tak? Będą problemy w postaci, no, chociażby szacha tutaj wieżą na G1, być może jakieś ataki na hetmana, tak? Wieże zostałyby połączone, więc tak naprawdę ten wariant wcale tutaj nie jest taki dobry dla czarnego. No i zapewne to przeliczył sobie Spaski i na spokojnie zagrał gońcem na D2. No ale Robert James Fischer nie gra skoczkiem na F3, tylko gra skoczkiem na G4. I jest groźba matowa. Mat w jednym posunięciu grozi. Hetman bije H2, więc coś trzeba z tym fantem zrobić. No, prowokuje tutaj odbicie przez Spaskiego tym skoczkiem. No i tak jest. Skoczek bije na G4. Czym byście to odbili? Oczywiście jest opcja odbić gońcem, hetmanem i pionem. Odbicie pionem jest najlogiczniejsze. Naprawiają sobie strukturę pionową na skrzydle królewskim czarne. Już nie ma problemu z tymi zdwojonymi pionami na linii H. Bardzo zaawansowany pion, moi drodzy, zwróćmy uwagę na to, przy gońcu tutaj będzie można, no, wywierać nacisk bardzo, bardzo duży, chociażby na punkt H2. Dlatego też tutaj szybciutko goniec F4, żeby przejąć kontrolę nad tą przekątną. W przyszłości być może przygotować jakiś przełom poprzez E5. Natomiast tutaj dobra odpowiedź ze strony Fischera. Hetman F6. Już tutaj kontrola punktu, dodatkowa E5, a także atak na gońca. Gońca oczywiście można było odejść na G3. Ale zapewne bał się H5, zapewne, ciężko powiedzieć, ale H5 było niebezpieczne z groźbą H4, dlatego też w tym momencie padło proste G3. Pobronienie gońca, tak, i uniemożliwienie bezpośredniego ataku na tutaj skrzydło królewskie. W tym wypadku można by było strajkować, chciałem znowu powiedzieć, moi drodzy, nie wiem, co mi w głowie ten strajk. W każdym razie można było szukać swoich szans poprzez rozpychanie się tutaj pionami, natomiast uznał w tym miejscu Robert James Fischer, że po prostu skończy rozwój. Goniec D7, goniec jeszcze nie gra, wieże zostają połączone, więc tak naprawdę o rozwoju zapominać nie można. Być może teraz właśnie szykuje wystrzał pionów tutaj na skrzydle hetmańskim, dlatego szybkie A4 ze strony Borysa Spaskiego, co by pograniczać ekspansję tych pionów, tak? W tym wypadku mamy B6, zamiast oczywiście A6 z planem B5 od razu. Być może te piony będą maszerowały poprzez o taki układ. Zobaczymy, jak to będzie w niedalekiej przyszłości. Wieża FE1. No, wieża wchodzi do gry. Dodatkowa protekcja dla punktu E4. No, być może będą szukały tego przełomu poprzez E5. Jeżeli to udałoby się zrobić bez strat, no to biały już stoi lepiej. Natomiast no tutaj na razie wszystko się trzyma. Wszystkie te bierki trzymają pole E5. Mamy A6, czyli tak jak mówiłem, wieża E2. Jaki jest plan? Plan jest taki, aby zdwoić wieżę i tutaj być może w dobrym, dogodnym momencie przygotować przełom, kontrolować punkt E4, na który może być zaraz ogromny nacisk. B5 ze strony Fischera. Fischer atakuje na tutaj skrzydle hetmańskim, jak widzicie. Wieża AE1. No, Spaski nic sobie z tego nie robi. Zdwaja po prostu figury ciężkie na linii E. No i w tym momencie oczywiście bicie w grę wchodziło. Aczkolwiek bicie tutaj nie jest najlepsze. Tutaj Fischer uznał, że lepszym ruchem jest hetman G6. Dodatkowy nacisk na punkt E4, przy okazji związanie troszeczkę tego piona, jakby nie było, jakby wieża opuściła tutaj rząd drugi, pion by ruszył, no to w tym wypadku podwisa hetman. Warto mieć to na uwadze.
B3 ze strony czarnego, tutaj czarny, przepraszam, białego, mylą mi się kolory, wybaczcie. Biały zagrał B3, pobronił punktu A4, jak najbardziej logiczne posunięcie. Wieża 7, być może i Fischer będzie chciał zdwoić swoje ciężkie figury na linię. Myślę, że plan jak najbardziej dobry, ale tak naprawdę nie śpieszy się z tym Fischer kompletnie. Mamy hetman D3, poprawienie pozycji hetmana. I w tym momencie wieża B8. O, być może tutaj chcę otwierać pozycję po ewentualnym odbiciu nawet i pionem. Być może zainstalować swoją wieżę na B3, powiązać skoczka. Jak widzicie, no, groźby byłyby niesamowite, dlatego szybciutko Borys Spaski A bije B5 w tym miejscu, A bije B5 i B4. Uniemożliwia otwieranie linii B. No, myślę, że słusznie, żeby nie nadawać tej wieży prawdziwej mocy, aktywności. No, ale w tym momencie C4. I takim oto sposobem Robert James Fischer wyprodukował, stworzył wolnego piona, który będzie bardzo niebezpieczny. Te figury będą musiały skupiać się na tym, aby trzymać tego piona jak bandytę zamkniętego w klatce, aby nie mógł dojść do pola przemiany. Zobaczymy, jak partia jest kontynuowana. W tym wypadku hetman D2 odszedł po prostu z podbicia. No i wieża B, E8. Fischer zobaczył, że jego wieża jest tutaj bezużyteczna, więc teraz dwie wieże bardzo silnie oddziałują na punkt E4, przy okazji też wraz z hetmanem. Jakbyście się dobrze przyjrzeli, wieża E3 ze strony Spaskiego. No Spaski gra wieżę E3 i mówi, no dobra Fischer, co masz w zanadrzu, co grasz, tak? W tym wypadku mamy H5, no Fischer ma coś w zanadrzu, H5, bardzo dobre posunięcie, być może jakieś w przyszłości otwieraniu tej pozycji. No cały czas zwróćmy uwagę na to, że aktywność figur czarnego jest naprawdę niezła. Zwróćmy uwagę na tego gońca, na hetmana stojącego na jednej linii z królem, no i te dwie wieże, które tak naprawdę patrzą cały czas na punkt E4. Póki co, co prawda, wszystko się broni, ale być może to się zmieni w niedalekiej przyszłości. Wieża z trzeciego rzędu na E2, czyli Spaski powtarza ruch, mówi, dobra, rób dalej, tak? Powiedziałeś A, to powiedz B, idź dalej pionem na H4. Chociaż nie, tu na spokojnie, król H7, póki co ze strony Fischera. Wieża, moi drodzy, E3, powtórzenie pozycji, być może Borys Spaski jest chętny przyjąć remis. No, on ma dwie wygrane do tej pory, więc remis na pewno by mu nie zaszkodził. Nie chce ryzykować, król G8, wieża z trzeciego na E2. No i w tym wypadku, moi drodzy, Fischer podejmuje męską decyzję. On uznał, że broniony ten punkt jest trzy razy, jakbyście się przyjrzeli, skoczek i obydwie wieże, no i trzech atakujących. Można wyłączyć z gry skoczka, po prostu go wymienić za gońca, hetman odbija i wtedy ugrany jest centralny pion. Przy tym wolniaku, przy tym wolnym pionie może być to całkiem dobry pomysł. Ten goniec jest niesamowicie silny. To jest potwornie goniec, no ale Fischer uznał, że należy go wymienić, tak? No, ponoć straty, żebyś sam nie stał się ofiarą. Hetman odbija i oczywiście wieża bije E4. Następuje mały grill w centrum, wieża bije E4, wieża bije E4 i oczywiście wieże schodzą z szachownicy, hetman bije E4. Kurz troszeczkę opadł, ale wygląda na to, że tutaj są słabości u białego. Te dwa piony są słabe, trzymane przez piony czarnego, a tutaj jest wolny pion, który jest bardzo niebezpieczny. Partia co prawda jeszcze trwa, jeszcze nic nie jest przesądzone. W tym wypadku groźba matowa. Jaki mat grozi i gdzie? Goniec H6, oczywiście mat grozi hetmanem na G7. Trzeba, nie ma czasu brać piona, trzeba szybko wracać hetmanem. Hetman G6 dlatego też, goniec C1. Goniec wrócił i teraz Fischer gra hetman B1. Tu Fischer nie gra na remis, podpowiem wam. Fischer idzie all or nothing. Gra na wygrane ewidentnie. Król F1. Król chce tutaj podejść do centrum, przytulić się do swoich figur, no i być może będzie tutaj bezpieczny. Tak sobie pewnie myślał Borys Spaski. Jak będzie w partii, zobaczymy. Goniec F5. Goniec F5, już goniec będzie przerzucany, jak widzicie, gdzieś tutaj być może na D3, jakieś szachowanie króla. No, włączana zostaje figura do gry, jak najbardziej logiczne posunięcie. W tym wypadku król E2, czyli konsekwentnie Borys Spaski tym królem tutaj chce do swoich figur dołączyć, no ale tutaj nie goniec D4, tylko hetman, moi drodzy, E4. Stąd daje szacha dla króla Fischer. W tym wypadku hetman E3, no, chce wymienić hetmanem Borys Spaski. Jeżeli to by się udało, to być może będzie można utrzymać tego piona tutaj na C4. Wymiana hetmanów jednak nie podoba się dla Fischera, więc gra hetman C2, jest szach. No, wygląda na to, że znowu coś z tym szachem trzeba zrobić, więc hetman D2 znowu proponuje wymianę hetmanów Spaski, ale teraz hetman B3. Hetman B3 i wierzcie lub nie, pada teraz hetman D4
i goniec D3 szach. Przy tym ustawieniu pozycja białego robi się, moi drodzy, opłakana. W tym miejscu biały widzi, że już tutaj nic nie ugra. Partia zostaje poddana. Partia zostaje poddana, oczywiście mogła być kontynuowana, podam jakieś kontynuacje, które mogły nastąpić. Król E1 załóżmy, hetman bije B4. O to chodzi, że tutaj po tym szachu leciał kolejny pion. Tutaj wbite jak gwoździe w dechę piony, moi drodzy, przy tym gońcu, który no, paraliżuje pozycję czarnego króla. Wygląda na to, że dwa wolne piony to jest coś, czego nie utrzymałby tutaj na dalszą, w dalszej perspektywie Borys Spaski. No, można powiedzieć, że... Bronił się jak mógł, no ale Fischer był lepszy. Fischer, moi drodzy, w trzeciej partii zwycięża w pięknym stylu. Skoczy H5, nowinka, później szarmancki, ostry atak na króla. No i tak naprawdę ugrana partia. Myślę, że w pięknym stylu, coś dla koneserów partii historycznych z pewnością. Więc dziękuję za uwagę i oczywiście do usłyszenia. Pozdrawiam. Wygrana Bobiego Fischera w partii trzeciej okazała się być przełomowym punktem całej rywalizacji. Ostatecznie w meczu stulecia rozegrano łącznie 21 partii, w których Borys Spaski wygrał 3 razy, wliczając w to walkover w drugiej partii. Bobby zaś zwyciężył 7 razy oraz odnotowano 11 remisów. Szczególnie ładna była partia szósta, której historię ruchów znajdziecie zresztą opisaną na kanale Mariancello. Link znajdziecie w opisie filmu. Bobby Fischer został nowym szachowym mistrzem świata. To był szczyt jego kariery, popularności, bycia na świeczniku. Jednak czysto szachowo partie rozegrane w meczu stulecia okazały się być jego ostatnimi publicznymi grami rankingowymi na przestrzeni dziesiątek lat. Fischer skrytykował także mocno system rozgrywania mistrzostw, który w jego opinii zbyt promował granie na remis. Sam zresztą zmuszony był grać taką właśnie strategią przeciwko Spaskiemu. Bobby zaproponował, aby partie zakończone remisami nie powodowały przyznania graczowi pół punkta, a raczej nie były punktowane wcale. Wówczas liczyłyby się tylko zwycięstwa. I pierwszy gracz, który osiągnie ich 10, zostałby mistrzem. Chyba, że osiągnięty zostanie rezultat 9-9. Wówczas aktualny mistrz automatycznie zachowa swój tytuł, lecz apanaże graczy zostaną podzielone po połowie. W roku 1974 Kongres Międzynarodowej Organizacji Szachowej przegłosował takie nowe zasady, lecz odrzucił klauzulę dotyczącą remisu 9-9. W odpowiedzi Bobby Fischer nie zgodził się na obronę swojego tytułu i nowym mistrzem świata przez walkover został później Anatolij Karpow. Bobby zaś zniknął ze sceny szachowej. Cała presja oczekiwań, zasoby umysłu, które oddał grze i rywalizacji, odcisnęły swoje piętno. W późniejszych latach bywał okrutny, zmanierowany, a pod koniec życia wyrażał nawet poglądy rasistowskie, antysemickie. Pochwalił też zamachy, które dotknęły Stany Zjednoczone. W jego życiu miał miejsce jeszcze jeden piękny akcent, gdy bardzo młoda dziewczyna, która również kochała szachy, napisała do niego wspaniały list, prosząc go o powrót do gry, do normalnego, aktywnego zawodowo życia. Bobby posłuchał tej prośby, lecz dopiero w roku 1992 odbył się mecz rewanżowy pomiędzy Bobbym Fischerem i Borysem Spaskim, ale już w formacie towarzyskim, jako taki sponsorowany event poza Międzynarodową Organizacją Szachową. W tym towarzyskim rewanżu, rozegranym już w nowym formacie do 10 zwycięstw, Bobby wygrał z Borysem 10-5. Fischer zmarł w wieku 64 lat. To wiek symboliczny dla szachisty, gdyż na planszy mamy przecież dokładnie 64 pola. Dziękujemy Wam za uwagę i obejrzenie filmu. Wpadnijcie proszę na kanał do Mariancello, zostawcie mu suba, zajrzyjcie też do fajnych materiałów powiązanych z Bobbym Fischerem, do których linki widzicie teraz na ekranie. Wszystkie te hiperłącza macie też zgromadzone w opisie filmu. Wtedy nie trzeba ich wpisywać ręcznie, wystarczy kliknąć. Mariancello, dziękujemy Ci serdecznie za gościnny występ, za dostarczenie pięknego i profesjonalnego opisu ruchów szachowych. Jesteśmy z Damianem pełni podziwu, ile serca, pasji, czasu i pomyślunków wkładasz w filmy, które realizujesz na swoim kanale. Życzymy Ci wielu nowych widzów i dużo energii do realizowania nowych produkcji. Dziękujemy także naszym widzom za zostawienie u nas na kanale już ponad 250 000 subów. Ten film to taki bonusowy special, który zrealizowaliśmy dla Was właśnie z tej okazji. Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia niebawem.